Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. I jak możecie zauważyć pewną zmianę w ilościach końców w moim przypadku, jak i oczywiście sytuacji ligi 10. Wczoraj ponownie live'iłem sobie trochę FIFA, rozegrałem praktycznie chyba 7 meczy, teraz to sprawdzę. Ile jeszcze mamy meczy do rozegrania? Zaraz wam powiem, ile to jeszcze nam zostało meczy. No praktycznie mamy 7 meczy i 7 ukończonych, no to mamy jeszcze za 3. Ukończyłbym 8 mecz, ale niestety jakiś błąd zaszedł. W tym wypadku no niestety mi nie zaliczyło, ale miałbym 8 punktów zamiast 7, bo był remis, ale niestety wydupiło mi. To było niesprawiedliwe, nie fair w stosunku do tej sytuacji. Ale zanim zaczniemy, to może byśmy sobie tak troszeczkę pokazali skład. Tak to wygląda już na dzisiejszy moment mój skład, w którym wchodzi Julio Cesar z Brazylii, Maicon, Fabio, Dante i Rafinha. To są tutaj jeszcze Kaka z Brazylii, a tutaj jeszcze zastępczy Artur Moraes, bramkarz, Osvaldo, lewy skrzydłowy, Lucas, Robinho. Tak, Robinho też jest. Okej, okay, ale teraz przejdźmy do Hiszpanów. No ich jest tylko dwóch, ale są dobrzy: Santi Cazorla i Xavi Martinez, czy tam Javi Martinez, nie wiem jak on na niego się mówi. I święta trójca napastników. No, praktycznie oni są napastnikami, ale oni są na skrzydle. Może zacznijmy od najciemniejszego, Sturridge'a, Daniela Sturridge'a, który ma kopa ostrego i dlatego go dałem na napastnika głównego. Po lewej stronie jest lewy skrzydłowy Sterling, no, który też jest całkiem szybki i podanie ma całkiem przyzwoite. Dribbling zresztą też ciekawy. No i najszybszy Anglik chyba w ogóle w Anglii, Walcott, Theo Walcott. Całkiem szybki, ale strzelać czasami nawet nie potrafi. Dośrodkować też czasami za mocno dośrodkowuje. No i czasami akcje się spieprzą, ale ogólnie skład jest naprawdę mieszany w końcu. I trener szkocki, tak dopasałem wam do niego, żeby po prostu wszystko było w jak najlepszym porządku. Tu jeszcze mamy Di Natale, Fellaini i na rezerwie Mandzukicia, Krosa, Bacztubera, Mullera i Starkę. Czy tam Starkę, jak to się na niego mówi. Dobra, no ogólnie skład nie jest aż taki już słaby, chociaż jeszcze oczekiwałbym od Kaki czegoś więcej, ale on tutaj właśnie psuje zgranie. Nie wiem, czy nie kupić Oscara za niego, ale na razie się zastanowię. I jeszcze może otworzymy jedną złotą paczkę, jako że mam sporo końców, sobie pozwolę, abyśmy mogli otworzyć złotą paczkę premium, jedną. Tylko jedną, bo ja nie jestem bogaczem. Ale otworzymy sobie, bo mogę. Okej, okay. Otwieramy paczuszkę. Może będzie tam jakiś ciekawy piłkarz. Zaraz go wyczuję na kilometr. I co mi tu trafiło? Vermaelen, Downing. O Jezu, dobra. O, styl gry. No, naprawdę? Jakiś strój wyjazdówka. O, tu mamy kartę kondycji dla całego teamu. No, całkiem nieźle, tylko szkoda, że takie gówna mi wypadły. To może tak, wyślijmy wszystkie do klubu, bo mam lepszy pomysł. Tu mamy Vermaelena, on jest środkowym obrońcą, on by się akurat mógł przydać. Jego wyślemy do klubu, tak, jego wyślimy. Tak. Co by tu z tym zrobić? To oczywiście na sprzedaż. Chociaż moment. Tak, to może niech wyślimy wszystkie do swojego klubu.
Najwyżej je później posprzedaję, ale spróbowałem otworzyć jedną paczkę. No cóż, nie wyszło. I będę otwierał co jakiś czas, bo to też w zależności od tego, jak mi się będzie powodziło. A kasy też za bardzo wydawać mi się nie chce takiej. No chyba, że sobie doładuję końsy. Może wtedy zrobię większy opening o większej ilości, ale na razie taki jeden mi w zupełności wystarczy. Zacznijmy sobie sezon online. Tak, nasz bilans to 3-4-11. Okej, no i... O, jeszcze dodamy tego. Za... Kogo byśmy tu mogli dodać? Za kogoś. O, na przykład Batchtuber. Za tego... Vermalena jest. A on się przyda. To jest dobry. Całkiem. Za Boatenga chyba powinien pójść, chociaż nie mam pewności. Nie mam co do tego pewności, dlatego niech sobie tutaj będzie na razie Vermalen. Najwyżej później będziemy negocjować. No i na chwilę obecną zacznijmy już grać z takim składem. Nie jest jakoś najlepszy, ale już jest nieco lepiej. Tylko góra jest w pełnym zgraniu i nieco tam na dole. Reszta już tak nieco mniej, a po środku już najgorzej, no bo kaka. Dobra, wyszukało mi jakiegoś przeciwnika. Weźmy wyjazdówki. Na razie koszulek jeszcze też sobie fajnych nie ogarnąłem. Ale to nie, chyba nie jest istotne. Realm... O kurde, ja pieprzę, ohoho. No to mamy problem i to wielki, bo mamy jednego Totsa, Niemca z Arsenalu. No to ładnie. Oj, trzeba uważać teraz. Bo mamy tutaj problem i to nie mały. Co, jakim cudem wyszłem? Kurde, chyba ci się ten śnieg na oczy nasypał, sędzio. O, Rooney, dobra, nasrał. Jezu, ale jak mi się dupią koszulki, ja mam czerwone. Dobra, teraz już wiem, że czerwoni są moi. Po prostu musiałem się jakoś skupić. Jakoś tu strasznie ciemno tu. Gówno żeście zrobili. Julio, masz bronić wszystko, bo jak nie, to cię wywalę. A ty wczoraj żeś bronił i to całkiem sporo. No, zastanawia się, czy nie strzela. Kurde, bo on mi tu będzie sypał seriami kiwek. A ja mu nie mogę po prostu najzwyczajniej w świecie na to pozwolić. Walcott, pchaj się, dobrze. Masz zrobić piękne dośrodkowanie, czy to jest jasne? O, Starich, blisko. Tylko więcej życia w to włóż. A będzie lepiej na pewno, dobra, wykopałeś to. No wiedziałem, że będzie ośrodkowanie. Za pięknie to wyglądało. Dobra, pomij mi to. I ogólnie powiem wam tak. Jeżeli teraz wygramy ten mecz, to być może będziemy mieli awans. Ale pewności co do tego nie mam. Więc tu nic nie jest przesądzone. Musimy uważać w każdym bądź razie, jak gramy. No i ładne podanie, Starich. Odzyskali piłkę w środku pola. Kurde, nie umiesz podawać, w ogóle nie podawaj. O, Walcott. Może pierdylnij. O, to było mocne. Pięknie, Theo Walcott. Teraz zrobisz mi nam tutaj ładne dośrodkowanie. No, Maicon. Nie pudłuj mi. Taki z ciebie dobry obrońca środkowy. A główek nawet dobrych nie umiesz zrobić. Dobrze, kolejne dośrodkowanie w wykonaniu Theo Walcotta. O kurde. Xavi Martinez spudłował. Kuźwa jego. Kurde mać. Niedobrze, no sorki. O, no prawie Garcia to wychwycił. Brać tą piłkę, brać. O. No kurde, nie zagwizdał, ale i tak spalony, no. No, czy ten sędzia mnie musi tak utrudniać życie? Praktycznie już bym z nim dawno wygrywał. Ale no niestety, no... Taki mam kłopot, że...
No, te musimy uważać na Rosickiego i na Runieja. Oni tutaj... Jest! Spudłowa pizda. Masz szczęście. Masz szczęście w ogóle, że on to spudłował. No kurde! Te! Won mi stąd! Rafinha, pchaj się. Pchaj się. No kurde, no podawaj lepiej i dokładniej. Fuck this shit. Xavi Martinez. O kurde, on to będzie chciał teraz dosiadkować. Oni atakują. Dobrze. Pięknie. Dobrze. Staric, podaj mu. O, ale no niestety spieprzyłeś to. Muszę ci przyznać. I ma spalonego, idiota. Dzięki. Dzięki. Dobra, skoro odgwizdał, to my mamy okazję wręcz do tego, aby uzyskać gola. Kurde, Garcia. O, Fabio, to było dobre. Właśnie, o Fabio zapomniałem chyba go wymienić. Albo mówiłem o nim, tylko po prostu... Bronić to! O kurde, Van Persie. Van Persie, a Van Persie to mocne dzieło. No broń to, dobrze. No, bardzo dobrze, Maicon. Przynajmniej to, żeś zrobił dobrze. O, słabiutko. Nie z Julio Cezarem. Panowie. O, Staric. Staric, idealna akcja. Wierzę w ciebie. Strzelaj. Kurde, Korto obronił. I dośrodkowanie. Dobra, tylko jakoś to trzeba wykorzystać, no. A nie spieprzyć. Zrobiło się nerwowo, ale zdążył oddalić zagrożenie. No co to było? Juan Szmata, kurde. Dobra, goń. Kurde, no. Co wy robicie? Juan Mata. O, szelak by go trafił. No wykop to! Dobrze. Masz szczęście. Bo jakbyś tego nie wykopał i jeszcze mu podał, to bym cię po prostu wywalił. Wywaliłbym cię po prostu na zbity pysk. Wykop to, dobrze. Pięknie. Piękne akcje tworzycie. I to mi się podoba. W końcu jakiś ogarnięty skład posiadam. Tylko po prostu jeszcze nie umiałem robić profesjonalnych rozgrywek. O, piękna obrona, piękna. Nie ma co, beautiful. A teraz to wykop jeszcze. Dobrze. O, piękne podania. Walcott, biegnij, zapieprzaj. No ej, Baines mi tutaj, kurde, utrudnia życie. Dobra, znowu Theo Walcott i zapieprzaj. Masz najszybszy speed, więc kurde, odkurzaj mi tu tych piłkarzy. Dośrodkowanie. Nie wyszło. Niedobrze. O, dobrze. Van Persie go tu trzeba przepchnąć. Kurde, Juan Mata. Uważać, bo nas na matę tu położy. Dobra. Kaka. Bo cię kurde wykopię z tego składu. I kupię tego Oscara. Dobrze. No, co robisz? Co mi kopiesz czarnego, idioto? Walcott, pchaj się. No kurde, ten Baines mnie wkurzać zaczyna. A, zaraz mu błyznę, kurde, ten, po mordzie. Kurde, Fabio, podaj mu to dobrze. Teraz tutaj. Dobrze, Kaka, ponownie do akcji wraca. Niestety ją spieprzył. Oj, pójdziesz na zmianę. Ja ci to obiecuję, że pójdziesz na porządną, solidną zmianę, a jak dalej nie będzie postępów, to cię sprzedam i kupię tego Oscara, tak jak mi ktoś tam radził przed samym nagrywaniem, że Oscar podobno ten ma zgranie. Walcott, biegnij i gola strzelasz. No kurde, ten bramkarz broni wszystko. I rzut rożny. Masz być... Dobrze, Dante, 1-0, 45 minuta przed gwizdkiem sędziego. Bardzo dobrze, Dante się nadaje, mimo tego, że jest z FC Bayern, którego złożyłem prawie w całości, ale się nadaje, bo jest Brazylijczykiem i on się zgrywa z innymi Brazylijczykami. Brawo, Dante, doskonale. No i dostał kopa i w ten sposób wygrywamy.
masę jednego toca, ale przegrywa. Bo to się nie liczy jaka karta, mogę nawet brązami grać i mógłbym nawet jeszcze wygrać, ale zobaczymy sobie, no Kaka tutaj zawalił i powinien chyba zejść. Albo niech zostanie jeszcze, ale Dante jest bezbłędny, jeżeli chodzi o główeczki. Tutaj bez dwóch zdań go będę chwalił. Ale Kaka, no tutaj mi się to nie podoba, że Kaka tak psuje strasznie. W ogóle sprawdzę, ile ma ten siatkowy. To jest bodajże kto? O ile go tu posiadam, nie. Zaraz, kogo byśmy tu mogli dodać? Osvaldo. Ktoś jest w ogóle w swojej kondycji? Nie. Niech sobie zostaną. Sorry, odbiło mi się, ale teraz musimy uważać, bo mogą nam jeszcze strzelić gola w drugiej połowie. Następne 45 minut. No właśnie, właśnie. Te. Won mi stąd. Maicon wykop to doskonale. Podał to, ale niestety nie tam, gdzie trzeba. O, i uważać, uważać. Dobrze, Julio. Ocen się. Wredny przeciwniku. No. Kijowo, no. Panowie, nie tak się umawialiśmy. Xavi, podaj mu. Dobrze. Co? Co faulujesz mi? Wstawaj, Teo, Walcott, wstawaj. Co mi, kurde, go faulujecie, idioci? Kurczę. Ostatnio, jak grałem wczoraj, to koleś dwa razy mi sfaulował Sturridge'a i dostał dwie czerwone kartki. No idiota totalny, no. Co on liczył na to, że kurde mnie pokona, faulując mnie? Nie ma. O! O! No kurde, nie wyszło. Ała. Boże, Nasri. Martinez się wyglebił. Trzeba uważać, bo oni teraz będą konstruować akcję. A to mi się nie podoba. Dobrze obronił, doskonale. O to chodziło, tylko teraz uważać. Teraz tylko uważać, doskonale. Teraz biegnij. No, czyja piłka? Moja, aha. No to genialnie. To Cazorla rozpracował, podaj mu. Sterling, podaj mu. Jaki idiota angielski nie podał Hiszpanowi. No widzę, że Anglia z Hiszpanią nigdy nie była w porozumieniu, jeżeli chodzi o politykę. To i w piłce nożnej też się jakoś nie... Ja pierdolę. Walcott, grajże normalnie, a nie jak jakiś kurde nowicjusz. Kurde, bronić się. Bronić się! Dobrze, Sterling. Chociaż to wybiłeś. Może nie najlepiej, ale to wybiłeś. O, tu jakiś Richards. Uważać. O, kurde. Wykop to. Dobrze. Nie będzie bramki. Będzie awans jeszcze, ja wam mówię. O, słabiutko. Sterling, idziesz po dośrodkowanie. Kurde, pcha się czarna makumba. Wkurza mnie to. No. Wykop to, wykop to. Dobrze. Dobrze. Kurde, tak chcecie się bawić. O, dobra. Kurde. Chuj. Co? No kurde, jeszcze mi obrońca strzelił gola. Ja. Kaka, idziesz na zmianę. Kaka, idziesz na zmianę. Idziesz na zmianę, nie. Kurde. Ja tak sobie nie mogę pozwalać. No, no super, Kaka, idziesz na zmianę. To jest wiadome w ogóle. No lol. Dobra, Kaka, idziesz na zmianę. Za kogo byś tu poszedł? A pójdź za Lukasa. Xavi, Martinez. Santi Cazorla się wymieni za Fellainiego. Jeszcze któregoś napastnika bym wymienił może. Nie wiem, może to by coś pomogło. Dobra, na razie dwie zmiany. Zobaczymy, jak to dalej będzie szło. No kurde, no nie możecie teraz tego przegrać. O kurde, to już mam przesrane, bo Dzeko wprowadził. A Dzeko to on miał hat-tricka, kiedy z nim grałem przeciwko. Kurde, no niedobrze, niedobrze. Niedobrze. To mamy już przesrane. Praktycznie. Kurde, no.
Takiś kozak jest. Dzeko. Dzeko, kurde. Dobra, wykopał mi to jakoś. Z paniki. Ale nie możemy teraz tego, kurde, przegrać. Macie to jeszcze wygrać, rozumiecie? Ja pierdzielę, no tak dobrze było. Tak dobrze z tym golem. Nie, chyba się jednak przesądziłem troszeczkę. No, lol. Nie, no to już w ogóle było pro. O, Staric, strzelaj. Ja pier... Nie. Staric. Co ja ci mówiłem? W sam środek, nie w słupki, ty idioto czarna. Ja pierdzielę, no tak to zawalić. Był sam. O kurde, teraz Dzeko, a Dzeko, z Dzeko już mam przerąbane. Widzieliście się na tych czarnych. Dyskryminacja po prostu. Czarnoskórych poprzez spalone. Dobra pozycja do oddania strzału. Dobra, Lukas. No kurde, podawać to jakoś lepiej. Dobrze, doskonale. Staric, biegnij. No ej! Haczyk był. Haczyk był. Tak się nie bawię. No idioto! Piłkę przyjmuj, a nie rób z siebie pajaca. No, ten jeszcze nie potrafi piłek przyjmować. Spieprzaj, Dzeko, jakiś tam. Dobra, Sterling, dośrodkowanie zrobisz. No idiota z tego Walcotta, on w ogóle się nie szykuje do strzałów, tylko na Hama strzela, no poważnie. No kurde, jakie powoli, jeszcze mamy 9 minut. No nie mogę przegrać ani zremisować, to jest za mało. To jest za mało dla mnie, no nie, jeszcze mogę to nawalić. No nie takie podanie. Walcz, Sterling. No i on teraz będzie coś kombinował. Ja już się obawiam tego. No właśnie, tak właśnie teraz to. Czuję po prostu, że będzie masakra. I teraz to wykop, dobrze. O to chodzi. O, to był jego błąd, to był jego błąd. Staric do Sterlinga. Nie, Lukas, okej. Lukas spieprzył. O, dzięki. Dzięki, to też już zawalił. O! Kurde, obronili to. Dzeko, kurde, pieprzony Dzeko. Ciekawe, jakim cudem on to podał. Nie. Nie! Wykop to! Wykop to, idioto! Czarna. Kurde, nie, no znowu remis. I jeden punkt. Nie, ja chcę wygrać to. Ja chcę to wygrać. No i moja piłka, ty czarnuchu. Tam, do niego, dobrze. Szybka akcja. Kurde. No niestety już remis. Co ja poradzę? Sądziłem, że będzie wygrana, ale jest remis. Dante się spisał, lecz Baines to nadrobił. Nie, no super, zostaje nam jeszcze tylko jeden punkt do awansu. Ale mianowicie mecz był epicki, jak dla mnie. No i patrzcie, jeden rąbany punkt do wygranej. Rozumiecie wy to? Jeden punkt. A jakbym teraz dwa razy wygrał, to bym już dostał tytuł i kupę hajsu, ale niestety tak się nie stało. Ja się przeliczyłem, ale przynajmniej był mecz całkiem udany, choć liczyłem na coś więcej, ale trudno. Tak czy inaczej, ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego mecza z FIFA 14. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I trzymajcie się, na razie, do następnych meczy, yo!